panie trenerze, nieudana inauguracja, 1-0 w Włocławku. Jak pan ocenia dzisiejsze spotkanie? No cóż, mogło się zgoła odmiennie na pewno rozpocząć dla nas to spotkanie. Rzut karny już na samym początku pierwszej połowy, niewykorzystany przez Gębka. To spowodowało, że no dalej musieliśmy szukać skutecznej gry, przede wszystkim, żeby bramkę strzelić. Natomiast no, na pewno pierwsza połowa to była w naszym wykonaniu na tyle dobra, na ile można powiedzieć, to boisko nam pozwalało na grę. Stworzyliśmy sobie dwie, trzy sytuacje, które mogliśmy zdecydowanie lepiej wykorzystać. Nie zrobiliśmy tego. 5 minut później w drugiej połowie przeciwnika spowodowało, że dostali żółt rożny, po którym strzelili nam bramkę. No, na pewno trzeba szanować przeciwnika, zdobył 3 punkty na własnym terenie. Pokazał, że proste rozwiązania są również bardzo skuteczne. My niekiedy też tego się nie nauczyć. Na pewno postawa Marcina Duchały, który wszedł na boisko jako nowy napastnik, nie zdobył bramki, nie pokazywał się zbytnio, na pewno martwi. Nie tylko Marcina Duchały, bo przede wszystkim to są napastnicy nasi, a ci napastnicy nie oddali strzał na bramkę. No to na pewno tu oboje, i Krystian, jak i Marcin, no, muszą sobie zadać pytanie, co z tym zrobić tamten. Na pewno muszą być bardziej groźniejsi, bardziej zaangażowani w grę. Dlatego potrzebuje drużyny. Dziękuję.